Do wykonania pracy plastycznej potrzebujemy jasną kartkę A3 oraz małą, białą i niebieską, kredki, pisaki, mapę kuli ziemskiej, plasterek lub kawałek taśmy klejącej, cyrkiel, klej i nożyczki. Z Ewangelii według świętego Jana. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. W życiu stawiamy sobie różne cele. Jedni chcą ukończyć szkołę z bardzo dobrym wynikiem i dostać się na wymarzone studia. Inni, tak jak na przykład sportowcy, trenują, aby osiągnąć wspaniałe trofea. Kiedy chcemy udać się w jakąś podróż, to wyznaczamy miejsca, które chcemy zobaczyć. W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi o celu swojego przyjścia na ziemię. Nie przyszedł na świat po to, aby świat potępić, ale zbawić. Żeby zobrazować sobie ten cel, przywołamy jedną z przypowieści, którą mamy w Nowym Testamencie. Zapewne pamiętacie przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Spotkał on na swojej drodze Izraelitę napadniętego przez zbójców. Wiemy, że tą drogą przechodziło kilka osób, ale żadna z nich nie przyszła mu z pomocą. Dopiero Samarytanin opatrzył jego rany, zabrał go z drogi i poszukał schronienia na czas odzyskania sił. Historię człowieka napadniętego przez zbójców możemy odnieść do sytuacji człowieka po grzechu pierworodnym. Człowiek, który zgrzeszył, stał się podobny do tego leżącego na drodze Izraelity. Został ograbiony z wielu cennych rzeczy, mocno pobity i pozostawiony bez pomocy. Bóg, widząc tą tragiczną sytuację, posłał swojego Syna na świat, aby pomógł człowiekowi. Celem przyjścia Jezusa nie było potępienie ludzi, ale ich zbawienie, pomoc im. W synagodze w Nazarecie Jezus mówił, że został posłany, aby ubogim nieść dobrą nowinę, więźniom głosić wolność, niewidomym przejrzenie, aby uciśnionych odsyłać wolnymi, aby obwoływać rok łaski od Pana. Również i my powinniśmy obrać ten cel w życiu. Naszym zadaniem nie jest potępiać ludzi, ale ich ratować, sprawiać, aby już tu na ziemi mogli cieszyć się pięknym życiem. Takie zadanie dał nam Ojciec. Jezus pokazuje, jak je realizować, a Duch Święty daje siły i zdolności do Jego wykonania.